dniu dzisiejszym strażacy z całej Polski pielgrzymują do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, aby dziękować Bożemu Miłosierdziu za 95 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także 100 lat Związku Floriańskiego. To także jubileuszowa 15. pielgrzymka małopolskich strażaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. W ten sposób strażacy ochotnicy wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej pragną dziękować Opatrzności Bożej za te wszystkie lata działalności i prosić o potrzebne łaski na przyszłość. Są też dzisiaj w Krakowie tak liczna delegacja przedstawicieli Zarządu Głównego na czele z druhem Waldemarem Pawlakiem, kierownictwa Komendy Wojewódzkiej, funkcjonariuszy komend miejskich, a także liczna delegacja druhów ochotników z oddziałów wojewódzkich, a także z powiatu gorlickiego, bo przecież tutaj w Krakowie jest nas dzisiaj z Gorlic prawie 150 strażaków ochotników. Tradycyjnie gorliccy druhowie włączyli się w oprawę uroczystości mszy świętej. Na ręce Jego Ekscelencji biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jerza mieliśmy ten zaszczyt i przyjemność złożyć dary ołtarza w postaci ornatów mszalnych, a także różańców, które pragniemy przekazać dla księży misjonarzy, którzy z Tarnowa wyruszają w świat nieść Słowo Boże.